kochane, dzisiaj zrobimy sobie film o blendowaniu cieni, wykonamy ten makijaż, który właśnie mam na oczach, skupimy się tylko na samych cieniach, kreskę i resztę makijażu dokończyłam poza kamerą. Dostałam prośbę niejedną, żeby właśnie taki film zrobić, więc oto i jest ten film, nie wiem czy coś z niego wyniesiecie. Wydaje mi się, że jestem kiepska w tłumaczeniu takich rzeczy, ale starałam się jak mogłam. Także jeśli jesteście zainteresowane, jak właśnie blendować cienie, jak wykonać taki, to jest mój teraz aktualny dzienny makijaż, to zapraszam Was do oglądania dalej. I jeszcze tak na szybko wspomnę, że jeśli uważacie, że Wam nie wychodzi blendowanie cieni, że po prostu nie potraficie pracować z cieniami i ich ładnie rozcierać, robicie sobie plamy, to naprawdę nie możecie się poddawać, bo to po prostu nie przychodzi z dnia na dzień, że obejrzycie jeden tutorial i jednego dnia nauczycie się rozcierać ładne cienie. Nie, to jest jednak proces długotrwały, potrzeba trochę wprawy, troszkę wyczucia, potrzeba też świadomości, jakich pędzli używać, po prostu techniki, trzeba sobie wypracować przede wszystkim własną technikę, bo każda z nas może po prostu w inny sposób coś robić, nie wszystkim sprawdza się oczywiście to samo, ale zobaczcie może jakie ja mam rady dla Was, jak ja sama rozcieram cienie, może coś sobie podpatrzycie. Już nie gadam więcej, przechodzimy dalej. Pierwszym krokiem oczywiście będzie baza. Baza pod cienie musi być zawsze. Po prostu nie nakładamy cienia pudrowego na gołą powiekę, to po prostu nie ma sensu. Tak nie może być, no chyba że nakładamy cień kremowy, wtedy po prostu cień kremowy będzie naszą bazą. Ale tak, kupujemy albo bazę specjalną pod cienie, albo po prostu nakładamy korektor. Ja dzisiaj pod oczy użyłam korektora z Catrice i również nałożyłam go na ruchomą powiekę. I pewnie już tutaj widzicie, mi się zebrał, ale tak, jeszcze go nie przypudrowałam. Więc teraz muszę zebrać nadmiar. Pierwszy krok mamy już za sobą, to teraz przechodzimy dalej. Drugi podstawowy krok, którego nigdy przy nigdy nie pomijam w żadnym swoim makijażu, to oczywiście beżowy cień, w którym pudrujemy naszą bazę. Szczególnie skupiam uwagę tutaj na załamaniu powieki i dalej. No tutaj oczywiście blendowanie jest tak jakby najważniejsze, bym powiedziała, żeby nie zrobić sobie żadnych plam. Czyli nie chcemy mieć tutaj żadnej powiedzmy mokrej skóry, żadnego mokrego produktu, do którego cienie nam się za mocno przykleją. Czyli tak, czyli mamy już zrobioną bazę, mamy bazę przypudrowaną, nic się nam teraz nie będzie zbierać. I tu właśnie jest taki myk dla dziewczyn, które zawsze mają problem ze zbierającymi się cieniami. Zawsze może robić się tutaj taka linia cieni i to chodzi o to, że powieki po prostu w ciągu dnia się przetłuszczają, tak jak nasza skóra się przetłuszcza, nie tylko nos może nam się świecić, powieki mogą się świecić również. I to jest właśnie też taki dobry myk, przypudrowanie powieki, nałożenie korektora, w odwrotnej kolejności oczywiście, żeby nam się cienie po prostu nie zbierały. Dodatkowo mamy teraz ujednolicony kolor, czyli tak jakby zaczynamy od czystej, jednolitej powierzchni, gdzie cienie po prostu będą bardziej się wybijać, będą po prostu miały na czym się tak jakby prezentować, wiecie o co chodzi. Czyli pierwsze dwa najważniejsze kroki mamy za sobą. Do dzisiejszego makijażu będę używać mojego najnowszego nabytku z Anastazji i zrobimy sobie po prostu makijaż taki bardziej dzienny, to będzie troszkę od razu aktualizacja mojego dziennego makijażu. Myślałam, żeby zrobić coś kolorowego, ale skoro mam mniej więcej tłumaczyć, jak ja blenduję cienie u siebie, no to może, żeby ktoś z tego też skorzystał. Wiem, że większość dziewczyn robi neutralne, dzienne makijaże, więc może w tym temacie zostaniemy. I zaczniemy sobie od jasnego brązu i zacznę od tutaj, od tego brązu, który pójdzie w załamanie powieki. Zazwyczaj zaczynam od takich puchatych pędzelków, bo one mają długie włosie, które jest, widzicie, nie tyle elastyczne, co po prostu się wygina i tego włosia też nie ma dużo, co po prostu nam pozwoli stworzyć taką chmurkę cienia na powiece. I przykładam pędzelek w załamaniu powieki, ale koncentruję się troszkę powyżej
mojego naturalnego załamania powieki, żeby po prostu troszkę oszukać i powiększyć swoje oko. I na razie rozcieram jednym ruchem. Oczywiście przy tym kroku staram się pilnować zasady, że nie wyjeżdżamy cieniem poniżej tej linii tutaj. Chcemy po prostu sprawić, że oko będzie smutne. I później staram się rozcierać ten cień takimi okrężnymi ruchami. Pokażę to na razie w spowolnionym tempie. Oczywiście ruchy przychodzą tak jakby instynktownie, czasem po prostu robię coś takiego, macham w różne strony, ale koncentrując się tutaj wewnętrznym kąciku, staram się robić te ruchy koliste i nie robię tego w odwrotną stronę, bo mogłabym oczywiście tym cieniem wyjechać dalej, tylko robię to tak, żeby cień zabierać tak jakby do góry. Im wyżej staram się rozetrzeć cień, tym po prostu lżej muskam tym pędzlem po skórze, żeby po prostu ten cień rozprowadzał się delikatnie. Koncentrując się tutaj w załamaniu powieki, dociskam pędzlem po prostu mocniej do skóry, to już po prostu trzeba nabrać takiego wyczucia. Wszystko oczywiście przychodzi zazwyczaj z czasem, nie ma czegoś takiego, że od razu zaczynamy dobrze blendować cienie, bo każda z nas na początku robiła sobie brzydkie plamy. Nabrałam cienia jeszcze raz i znowu koncentruję się tutaj w załamaniu, w zewnętrznym kąciku i rozpracowuję cień dalej. Wybrałam też paletę z Anastazji z racji tego, że ona ma te cienie bardzo mocno napigmentowane i tutaj trzeba się troszkę napracować z tym blendowaniem, żeby nie zrobić sobie plam. Nie to, że one są trudne w rozcieraniu, bo naprawdę rozcierają się świetnie, ale są mocno napigmentowane i gdzie przyłożymy pędzel, tam tego cienia będzie najwięcej. I tak, i tutaj też trzeba mieć po prostu wyczucie. Tutaj rozcierając właśnie granice, powiedzmy, cienia pomiędzy gołą skórą, gdzie chciałabym, żeby ten cień się zanikał, muskam tym pędzelkiem bardzo, bardzo delikatnie. Jeśli nie podoba mi się tutaj cieniowanie, sięgam po beżowy cień, nabieram go odrobinkę na ten sam pędzel i po prostu sobie tutaj wszystko rozcieram delikatnie. Zamiast beżowego cienia możecie w tym przypadku też użyć czystego pędzla i zrobić dokładnie to samo, ale beżowy cień bardzo ładnie mi to tutaj wszystko łagodzi. I dzisiaj nie będę się koncentrować na tym za bardzo, na tym, w którym miejscu powinnyście kończyć rozcieranie cienia, gdzie i jaki cień powinnyście nakładać. Chodzi mi o to, że każda z nas ma inną budowę oka, inaczej będziemy malować oczy szeroko rozstawione, inaczej blisko rozstawione, inaczej małe oczy z opadającą powieką i tak dalej. Dzisiaj po prostu skupimy się na samym blendowaniu i może bardziej metodzie aplikacji cieni, bo podejrzewam, że film trwałby wieki, gdybym mówiła o każdym kroku, która powinna z nas omijać albo która powinna właśnie robić w zależności od typu budowy oka. Podejrzewam, że to trwałoby za długo. Więc powiedzmy, że załamanie powieki mam już zaznaczone i to moje załamanie powieki jest zaznaczone mocniej niż robiła to by przeciętna dziewczyna w delikatnym makijażu dziennym, ale jak wiecie, ja po prostu robię mocne makijaże dzienne, ale skupimy się dzisiaj na takim bardziej neutralnym makijażu. I tym samym cieniem zaznaczałam dolną powiekę i w komentarzach dostałam właśnie od jednej z Was właśnie prośbę o film z blendowaniem cieni, szczególnie żebym pokazała, jak to wygląda u mnie na dolnej powiece, bo te cienie i to blendowanie wygląda ponoć u mnie bardzo ładnie. Dziękuję, że ktoś tak myśli, więc postaram się wytłumaczyć, jak ja to robię. Do dolnej powieki zazwyczaj używam takiego płaskiego pędzla. Zaczynam od zewnętrznego kącika, mniej więcej do połowy oka, bo im bliżej wewnętrznego kącika, tym mniejszy docisk pędzla. Oczywiście musi być do skóry i tak jak już widzicie, delikatnie okrężnymi ruchami albo takimi posuwistymi
Staram się rozetrzeć ten cień już do dołu. I nie boję się tego rozcierania, bo zawsze mogę wrócić do beżowego cienia i ewentualnie naprawić coś, jeśli wyjadę tym cieniem za nisko. I również nie boję się tego, że ten cień mi zaniknie, bo pierwsza warstwa tego cienia oczywiście może być bardzo jasna. Osobiście wolę dołożyć cienia, niż zostawić jakąś nieroztartą granicę, więc pracuję i pracuję tym cieniem. Jak widzicie, na razie mam, powiedzmy, jednolicie zaznaczoną tą dolną powiekę, ale chodzi mi o to, że koniec cienia, przejście może cienia w moją skórę, w kolor mojej skóry nie jest aż taki oczywisty, czyli po prostu nie ma tutaj żadnej ostrej krawędzi, której po prostu nie powinno być. Dokładam sobie cienia. I teraz koncentruję się tylko na zewnętrznym kąciku. Jeśli któraś z Was lubi delikatne makijaże, to uważam, że na tym etapie już powoli mogłaby skończyć. Wystarczyłoby dodać troszkę rozświetlenia w wewnętrznym kąciku i myślę, że taki makijaż oczu plus wytuszowane rzęsy wystarczyłby po prostu jako makijaż dzienny. Ale my przejdziemy troszkę o krok dalej. I weźmiemy sobie teraz najciemniejszy cień, czyli brązowy, żeby dodać odrobinę głębi naszym oczom. I mój ulubiony, najlepszy pędzelek chyba, jaki mam w swojej kolekcji, to jest Embrush 07. I kupiłam go z myślą o dolnej powiece, o moim wewnętrznym kąciku, bo mi często zawiły oczy, kiedy mnie coś ukuło, a z tym pędzelkiem po prostu nie ma takiej opcji, żeby coś zakuło w oko. I zaczęłam go używać do załamania powieki, do takiego bardziej precyzyjnego nakładania cienia. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Mam już tutaj ten brązowy cień. I koncentruję się w zewnętrznym kąciku. I zwróćcie uwagę, w jaki sposób go nakładam. Nie jestem zbyt dobra w tłumaczeniu, ale po prostu delikatnymi ruchami, tak jakbym go wklepywała. I teraz staram się rozcierać odrobinę do góry. Im wyżej rozcieram ten cień, tym nacisk pędzla oczywiście jest mniejszy. Delikatnie tylko dotykam skóry. I ciągle pracuję w załamaniu powieki. I wydaje mi się, że już widać różnicę pomiędzy prawym a lewym okiem, że tutaj już mamy troszkę więcej definicji. Ale to jeszcze nie koniec, bo dokładam cienia i jeszcze bardziej koncentruję się w zewnętrznym kąciku. Robię dokładnie to samo, tylko już nie wyjeżdżam tym cieniem tak wysoko. I też tak jakbym, nie wiem jak to wytłumaczyć, wprasowywała go w skórę, wklepywała tym pędzlem. To po prostu daje mi taką większą kontrolę, niż tak jakbym miała ten cień rozcierać. I teraz mogę wrócić sobie do poprzedniego pędzla. I tutaj wszystko znowu rozetrzeć. I oczywiście teraz przechodzimy do dolnej powieki, ten sam brązowy cień, ten sam pędzelek, także jak widzicie nie potrzebujecie wcale wielu pędzli do blendowania. I oczywiście zaczynam od zewnętrznego kącika. I tutaj też takimi delikatnymi ruchami rozprowadzam cień. I tym samym pędzlem, którym nakładałyśmy ciemny cień,
Łapię sobie teraz ten brązowy, którym pracowałyśmy na początku i delikatnie wszystko tutaj rozcieram. Oczywiście beżowy cień, jeśli uważamy, że wyjechałyśmy za nisko, i sobie tutaj wszystko oczywiście też z wyczuciem czyszczę. I tak w zasadzie najtrudniejszą robotę mamy już za sobą, bo cienie mamy wyblendowane. Teraz po prostu musimy rozjaśnić środek powieki, wewnętrzne kąciki i to będzie na tyle. I na razie sięgnę po ten beżowy cień. On jest satynowy, to nie jest matowy cień. I go nałożę tutaj na całą wolną przestrzeń, która mi została. I tutaj w przypadku łączenia tych cieni, nie chciałabym, żeby ten cień wyjechał za daleko, więc tak delikatnie staram się zatrzeć granicę. I wracam do tego małego pędzelka. Nabieram odrobinę cienia jasnego, brązowego. Delikatnie wycieram o rękę, bo po prostu nie chcę mieć za dużo produktu na pędzlu. I dokładam cienia w miejscu, gdzie kończy się ten jasny cień. Po prostu muszę zatrzeć sobie delikatnie granicę. Dalej oczywiście to samo, ten sam pędzelek, ten sam cień. Powtarzam kroki takie same jak na górnej powiece. I znowu wracam do brązu. I tutaj zacieram granicę. Bardzo delikatnie, bo nie chcę tutaj mieć mocno przyciemnionego kącika. Bardzo delikatnie. I ostatnim cieniem, jakiego użyję, będzie ten brokatowy tutaj. Najjaśniejszy, najbardziej połyskujący. Nakładam go w sam tutaj kącik. Okrężnymi ruchami rozprowadzam. Ja mam tutaj takie śmieszne zagłębienie i lubię sobie to jak najmocniej rozświetlić. Dlatego też nakładam zawsze cienia troszkę więcej tutaj. I zblendowania cieni to by było na tyle. Muszę jeszcze wykończyć makijaż i wiem, jestem chyba potworną nauczycielką, bo dużo tłumaczenia tutaj nie ma. Wiecie, to wszystko jak pracujecie i jak rozcieracie cienie, wydaje mi się, że to wszystko przychodzi z czasem. Ja zaczęłam się uczyć blendować cienie, kiedy kupiłam sobie mój taki pierwszy, bardziej powiedzmy profesjonalny zestaw pędzli. To były pędzle Real Technique. Ten fioletowy zestaw ja wtedy sobie kupiłam w bucie fioletowy i pomarańczowy zestaw, ten do oczu i ten do twarzy. I wtedy zaczęłam właśnie uczyć się blendować cienie. I powiem Wam, że to był duży krok naprzód, bo wiedziałam, że tymi pędzlami można zrobić już coś więcej, chociaż teraz już tak niechętnie po nie sięgam, bo wiem, że są na pewno lepsze pędzle. Ale chodzi mi też o to, że nie potrzebujecie nie wiadomo jak drogich i profesjonalnych pędzli, żeby rozcierać cienie. Podejrzewam, że nawet dałoby radę, jakby się uprzeć, rozetrzeć cień ładnie pacynką, tylko zależy od po prostu świadomości, jak to robić, i od cierpliwości przede wszystkim. Ale pozwólcie, że dokończę makijaż i zaraz do Was wrócę. I tak wygląda mój skończony makijaż i teraz zazwyczaj tak maluję się na co dzień. Oczywiście z wyjątkiem ust, bo ust na co dzień nie maluję, po prostu do pracy nie wypada malować ust, a z racji, że mam tak małe usta, to muszę je obrysowywać i oczywiście to nie wygląda zbyt naturalnie. I wiem, że ten film może nie wniósł zbyt wiele dla Was, ale dajcie znać, co myślicie. Nie jestem dobra w tłumaczeniu, wydaje mi się, że kiepska ze mnie nauczycielka, ale jak wiecie, ja wszystkiego uczyłam się sama, nie chodziłam na żadne kursy, więc jestem naprawdę samoukiem i chyba za bardzo nie wiem, w jaki sposób przekazywać wiedzę, ale oczywiście dajcie znać, co myślicie.
I jeszcze jedna sprawa, dajcie znać, ile z Was mieszka w Anglii, gdzieś w okolicy Leeds albo Bradford i czy byłybyście zainteresowane jakimiś lekcjami ze mną, bo ostatnio dostaję właśnie pytania na ten temat i chciałabym wiedzieć, ile osób byłoby chętne na coś takiego, także koniecznie dajcie znać w komentarzach albo piszcie do mnie wiadomości prywatnej. Obojętnie, po prostu chciałabym wiedzieć, czy ktoś byłby właśnie zainteresowany takim czymś. No i chyba dzisiaj to na tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jakie macie pomysły na inne filmy, co po prostu chciałybyście zobaczyć u mnie. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, do zobaczenia. Pa, pa!